reżyserze, więc kiedy ostatecznie wznowienie klubu kawalerów? Pojutrze, a jutro próba na scenie w kostiumach. W kostiumach? A oczywiście, że w kostiumach. Teraz robimy sobie przegadaną tu na foyer. No a sytuację? Proszę markować, dla ułatwienia zresztą niektóre sytuacje będę dopowiadał sam. Więc proszę Państwa, już proszę uwag. Więc w skrócie przypominam. Znajdujemy się w 80. latach zeszłego stulecia w Krakowie. Obszerna sala restauracyjna z kolumnami. Do restauracji wchodzi się na wprost poprzez oszklone drzwi, bezpośrednio z zielonych, zadrzewionych plant. Na lewo bufet i kredens. Na lewo. Tak, na prawo przejście do drugiej salki zasłonięte ciężką kotarą. Jest gorące letnie popołudnie, a ściśle godzina pierwsza. Na pustej sali wśród stolików przykrytych białymi obrusami krząta się młody kelner Antoś. Poprzez szklane drzwi widzimy na plantach nielicznych spacerowiczów. Dwie otyle paniusie w wytwornych sukniach z tiurniurami, znudzonego żandarma austriackiego, jakiegoś wymizerowanego przechodnia w wytartym tużurku i bosą dziewczynkę sprzedającą kwiaty. Pan w obcisłym, kraciastym garniturku mignął na welocypedzie. Dwaj dystyngowani panowie, starszy w cylindrze, młodszy w brązowym meloniku, żywo rozprawiając, zdążają w kierunku lokalu. Drzwi się otwierają, dzwonek tyrolski i goście wchodzą. Proszę, zaczynamy. A, więc to tutaj ten wasz klub kawalerów. Tak, w tamtym pokoju. Gospodarz oddał nam go do wyłącznego użytku jako stałym gościom. Antosiu, czy już jest któryś z panów? Pan Sobieniewski. Aha, prezes naszego klubu. Może mnie przedstawisz? Ależ naturalnie. Czy prezes skończył już swoje gazety? Nie, jeszcze czyta. Aha, no siadajmy tymczasem tutaj. Dziękuję bardzo. Powiedz mi, co cię skłoniło, że chcesz się zapisać do naszego klubu, bo jak słyszałem, miałeś się żenić. Tak, rodzice moi nawet bardzo życzyli sobie tego związku. Matka panny także była za mną, ale panna skaprysiła i dała mi kosza. A ty, chcąc jej pokazać, że nie dbasz o nią, wstępujesz do klubu kawalerów. Rozumiem. Com postanowił, dotrzymam święcie i przysięgam ci. Przede wszystkim nie przysięgaj, bo nasz klub nie znosi żadnych przysiąg, żadnych ślubów, zobowiązań, w ogóle niczego, co by krępowało wolność osobistą. No jak któremu przyjdzie ochota sprzeniewierzyć się i ożenić? A wtedy dajemy mu krzyżyk na drogę i wyrażamy gremialnie naszą kondolencję. My tu prowadzimy sobie życie wygodne, wesołe. Mamy swoją lożę w teatrze, wspólne zabawy, wycieczki, w lecie kręgle, w zimie bilard i karty. No i po co, pytam się, mamy kłaść dobrowolnie kark w obrożę małżeńską, skoro nam tak daleko lepiej. No ja na przykład przy moich skromnych literackich dochodach żyję sobie tutaj wcale nieźle, a gdybym się ożenił, musiałbym się albo zapracowywać, albo siedzieć w długach po uszy. No a weź teraz chorobę. No przecież nie każda musi być zaraz chorą, to wyjątki. A które już stały się regułą. Pokaż mi dzisiaj zdrową kobietę, mężatkę. A ze świecą takiej szukać trzeba. Każda po ślubie należy więcej do doktorów niż do męża. Zamiast być osłodą i podporą, jest tylko utrapieniem i ciężarem. Ależ to kompletny akt oskarżenia kobiecego rodu. Który przeszłego roku wydałem w osobnej broszurze pod tytułem Dlaczego się nie żenimy? Ach, narobiło to ogromnego hałasu między kobietami. Wszystkie mamy, cioci, opiekunki, właścicielki, panien na wydaniu podniosły przeciwko mnie krzyk oburzenia. Ale zobaczysz, że takie kluby jak nasz mnożyć się będą w nieskończoność. A ci, co zrobią głupstwo i ożenią się, potem gorzko żałować będą. A mamy tu właśnie między sobą taki typ skruszonego grzesznika. Biedaczysko poznał się łód z jakąś warszawianką i ożenił się, ale po kilku miesiącach wrócił do nas jak syn marnotrawny. I wy przyjęliście go do klubu kawalerskiego, żona tego? Tak, jako odstraszający przykład. Moje uszanowanie. Ale otóż i on. Jasiu, przedstawiam ci nowego członka. Pan Władysław Topolnicki wstępuje do naszego klubu. Pozwól pan sobie powinszować, że ci nareszcie w porę przyszła tak zbawienna myśl do głowy. O tak, panie małżeństwo, panie, to loteria. I nie może być inaczej, bo zobacz pan tylko. Dwie osoby różnej płci, różnych przekonań, upodobań, łączą się do wspólnego pożycia. I pomyśl pan, ile to potrzeba na to czasu, pracy, zanim te wszystkie nierówności charakteru, że się tak powiem, oszlifują tak, żeby przystosowały się do siebie.
Właśnie u mnie był taki wypadek. Moja żona była uparta jak kozioł. Ja chciałem mieć swoją wolę, ona swoją. Ja jestem gwałtowny, przyznaję. Jej także tego nie brakowało. I w rezultacie nasze pożycie, panie małżeńskie, było nieustającą wojną. A co, słyszysz? Panie, co ja przeszedłem, to niech ręka boska broni. Pierwsza nasza kłótnia rozpoczęła się o nocną lampkę. O lampkę? No tak, o lampkę, nocną lampkę. Ja, widzi pan, nie mogę spać przy świetle. No nie mogę, no trudno, darmo, tak, taka już moja natura, nie mogę. No to całkiem naturalne. Ależ naturalnie. A moja żona chciała wmówić we mnie, że spać bez światła jest czystym niepodobieństwem. Co ja zgaszę lampkę, korzystając z tego, że sobie usnęła, to ona zaraz mnie budzi i na nowo zapala. I tak całą noc, panie, ja gaszę lampkę, ona zapala. No był przecież zaradzenia temu. A to przenieść łóżko do drugiego pokoju, prawda? To też tak ostatecznie zrobiłem. No ale cóż, panie, moja teściowa, bo trzeba panu wiedzieć, że na dobitek wszystkiego miałem teściową. No i zaczęła buntować żonę przeciw mnie. To właśnie było pierwsze wypowiedzenie wojny. Potem wszczęliśmy sprzeczkę o obiad. Ja miałem swoje gusta, ona swoje. Ja byłem przyzwyczajony jeść wszystko korzennie, lubiłem pieprzną, a ona nigdy żadnych korzeni nie używała. Ja nie cierpiałem na przykład sosów, a ona chciała, żeby pieczeń pływała w sosie. Ja słono, ona bez soli. I tak na każdym kroku, panie. Blisko 2 lata było takiej męki. Jak to 2 lata? No przecież byliście niecały rok ze sobą. No tak, ale w czasie wojny no, lata liczą się podwójnie. No masz rację. Aż nareszcie było mi tego wszystkiego za wiele. Zrobiłem wściekłą awanturę. Pani teściowa stawiła po stronie żony, no i w końcu zagrozili mi rozwodem. Ja się od razu na to zgodziłem, no i rozstaliśmy się. Na dobre. Jak to? Rozwód? Niewłaściwie rozwodu formalnego nie było, nawet sądowej separacji, także nie, bo jestem nieprzyjacielem wszelkich tych publicznych skandali, panie. Ale dalej mi na piśmie oświadczenie, że się rzekam wszelkich do nich praw i pretensji. Odtąd jestem liber baron, wolny jak ptak, i wróciłem do naszego klubu. O, musi być pierwsza, skoro Nieśmiałowski jest tutaj, bo to chodzący zegarek. To także członek? Tak, nazywamy go tutaj wstydliwym, bo ogromnie nieśmiały do kobiet. Sługa uniżony, witam panów, uszanowanie. Pan Władysław Topolnicki, mój przyjaciel. A bardzo mi miło. Obmawiam cię tu właśnie. Opowiadałem Władysławowi, jaki z ciebie tchórz do kobiet. Jak się ich boisz? Właściwie bać się nie boję, tylko nie mam śmiałości do nich. Z brzydkimi to mi jeszcze idzie jako tako, ale jak zobaczę piękną kobietę przed sobą, to zdech pies, ani rusz. Zaraz mi się język plącze i po prostu głupieje. Co bym ja dał za to, żebym tak potrafił jak wy, bez ceremonii, zbliżyć się do panny? Boś pan może nie próbował? Owszem, próbowałem. Zacząłem nawet brać lekcje tańca, żeby nabrać śmiałości do kobiet. Ale to się na nic nie zdało. Samemu szło mi wcale nieźle, ale kiedy przyszło z panną, ani rusz. Zaraz krew mi uderzyła do głowy, w oczach mi się zaćmiło i zamiast pannę wziąć w pół, jak należało, pomyliłem się i objąłem ją za szyję. Bagatela. Całkiem bezwiednie, jak pana szanuję. No i co się stało? Ano, nic. Panna w krzyki poleciała zaraz do matki poskarżyć się. Mama do tancmistrza, a tancmistrz nazwał mnie Don Juanem i zakazał mi bywać u siebie. Nieśmiałowski Don Juanem. Nie, no to można umrzeć ze śmiechu. Ja już mam takie psie szczęście na tym punkcie. O, Motliński idzie. O, ten to dopiero prawdziwy Don Juan. Amator buci pięknej. Dobrze. Dzień dobry panom. Pan Władysław Topolnicki. Sługa? A Antosiu, słuchaj, no, nie była tu jaka dama w popielatym ubraniu, w białej wualce z torebką podróżną? Nie, proszę pana. Oho, pewnie znowu jakaś świeża znajomość. Zgadłeś. Że też tobie nie sprzykrzyły się jeszcze te kobiety. Mój kochany, kobieta to jak szampan. Im więcej się go pije, tym więcej by się pić chciało. A ta młoda dama, o którą właśnie pytałem Antosia,
to ładna bestyjka. No, no, no i gdzieżeś wyszukał sobie to cudo? W pociągu. Wracałem właśnie z Warszawy. Wchodzę do wagonu, patrzę, kobieta. Młoda, przystojna, elegancka i do tego sama. A wy wiecie, że jak się znajdę sam na sam z piękną kobietą, to nie jestem panem siebie. No, na poczekaniu zrobiłem z nią znajomość i ofiarowałem się jako cavallero servante. No i przyjęła twoje usługi. Z największą chęcią, żebyście wiedzieli, jaka dowcipna, wesoła, rozumowna. No, zanim dojechaliśmy do granicy, byliśmy już ze sobą, jakbyśmy się Bóg wie, jak dawno znali. No i cóż to była za jedna panna, mężatka? Wdów. Ba, no chciała cię złapać na męża. No. Gdzież tam? Jest także zdeklarowaną nieprzyjaciółką małżeństwa. Musiał jej pierwszy mąż dać się we znaki. Twoją broszurę umie prawie całą na pamięć. Nie. I jest nią zachwycona. No powiada, że to wszystko święta prawda, coś tam napisał. Nie. Nie. Tak, tak. Nie, no, no to pierwsza kobieta, która tak mówi. I pewnie ostatnia. Poznacie ją, bo będzie tutaj. U nas? U nas? Tak. Tyle nagadałem jej o naszym klubie i o was wszystkich. I o mnie? Tak, i o tobie, o wszystkich. No opowiadałem się tyle, że chciałaby koniecznie poznać nasz klub, jego statuta, bo ma zamiar założyć dla kobiet coś podobnego. Nie, nie, tak. Nie, no to dzielna kobieta. Panowie, waza na stole. Pan no. Prezes prosi. Nie, no, chodźmy, chodźmy. Zupka. Idziemy, idziemy. Panowie ruszyli na obiad. Przeszli do sali klubowej. Antoś zasunął kotarę. Znów zrobiło się pusto. Wtem główne drzwi się otwierają. Brrrm, dzwonek tyrolski. To weszła młoda dama w popielatym kostiumie, woalce na małym kapeluszu i z koronkową parasolką od słońca. Rozgląda się chwilę, a nikogo nie widząc kieruje swe kroki ku klubowej sali. Zdaje mi się, że trafiłam. Tam, proszę pani, zajęte. To jest gabinet klubu. Klubu kawalerów? Tak, proszę pani. A więc to tutaj siedziba tych panów? Tak, proszę pani. Czy ten gabinet ma drugie wyjście? Nie, proszę pani. Będzie więc musiał tędy przechodzić? Zobaczy mnie, to dobrze. Proszę o kartę. Służę. Zupa szczawiowa, bulion. Zupa szczawiowa. Tak jest w tej chwili. Panie, skąd się tu wzięłaś? Jadę do Krynicy. My także. Och, jak to doskonale się składa, pojedziemy więc razem. Siadajcie, proszę. Proszę obiad na dwie osoby. Ale Marinia jakby rosła, wyładniała, napatrzeć się jej nie mogę. Kompletna panna na wydaniu. A może już się coś kroi koło tego, co? Mamo, pójdę zapytać o wujcia. Co to za wujcio? To żaden wujcio. Tylko ja go tak nazwałam, gdy byłam jeszcze dzieckiem i to mu tak zostało. Sobieniewski, dawny nasz przyjaciel i znajomy, sekretarz banku. Chciałam się go poradzić w interesach. Uważałaś, jak się Marynia zerwała naraz i odbiegła, gdy się jej wspomniała o małżeństwie? A cóż to za wybiegi? A nie chcę słyszeć o małżeństwie. Dopóki się jej kto nie trafi. No właśnie, że już się trafił. Chłopiec młody, przystojny, bogaty, ale musisz go pamiętać, syn państwa Topolnicy. Władysław? No. Ależ doskonale pamiętam, bardzo miły chłopiec. Ale dziś już mężczyzna. O ile sobie przypominam, to Marynia lubiła go bardzo. Dopóki się nie oświadczył, teraz patrzeć na niego nie chce. Jakiż powód. Same dzieciństwa. Gdyby Marynia miała być zabezpieczona, no nie martwiłabym się tak bardzo i czekała cierpliwie, aż jej ten kaprys przeminie. Ale wiesz dobrze, że nasze interesy nie są w najlepszym stanie. Muszę z nią pogadać. Och, nie uwierzysz, jak byłabym ci wdzięczna. Mam nadzieję, że mi się uda. No, a cóż u ciebie słychać? Gdzie mąż? Mój mąż. Oho. Bój się Boga, przecież nie umarł. Nie, ale się ulotnił. Jak to nie rozumiem? Rozstaliśmy się. Niepodobna. Ależ to niegodziwość z jego strony. Już to prawdę mówiąc, obojeśmy zawinili. Ale zapomniałam powiedzieć, że podróżuję inkognito pod dawnym moim nazwiskiem i to jako wdowa. A to dlaczego? Zawsze to lepiej brzmi wdowa niż rozwódka, więc proszę mnie nie zdradzić nawet przed Marynią. No skoro sobie tego życzysz. Maryniu, obiad! Rozsuwa się kotara i wpływa na salę oczekiwany prezes Sobieniewski. Widać, kochane mamo, panie. Mamo, wujaszek, wujcio kochany. Oj. Maryniu. Co takiego?
Któż widział całować? Nie przecież ja zawsze wujcia całowałam. Kiedy byłaś dzieckiem, nie. Ach ty czpiocie. Pan jej tego nie weźmie za złe. O, pani dobrodziejko. Proszę, nie żeż pan siada. A mnie, pani będzie łaskawa przedstawić mnie. Ach, prawda, pan Sobieniewski. A pani? Pani Jadwiga, nasza przyjaciółka. Prezes klania się szarmancko i siada przy paniach. Gdy nagle rozbrzmiewa srebrzysty męski śmiech wśród radosnego gwaru kawalerów, a zza kotary sfruwa Motyliński, za nim kawaler Nieśmialowski z kawalerem Wygodnickim. A... I śmiech się urywa. Jadwiga tymczasem wstaje i idzie ku kawalerom. A, pan Motyliński, mój nieoceniony towarzysz podróży. O, pani. Caduje ją w rękę. Nie zasłużyłem, doprawdy. Owszem, bardzo pan zasłużyłeś, bo jesteś idealnym towarzyszem podróży. O, pani. Caduje ją w rękę. Bez pana nie dałabym sobie rady za granicą. Ależ pani, każdy na moim miejscu. O, nie każdy. Dzisiaj panowie są nadzwyczaj wygodni. Tacy jak pan liczą się do wyjątków, do bardzo miłych wyjątków. No, bo tego... Czego chcesz? No, miałeś mnie... A, prawda. Pani pozwoli przedstawić sobie. Pan Nieśmiałowski. A, to pan. Pan Motyliński mówił mi wiele o pańskiej nieśmiałości. Ale ja bym panu nie dowierzała, bo cicha woda brzeg rwie. Pan musisz być bardzo niebezpieczny dla kobiet. Wyglądasz mi pan na wielkiego bałamuta. Proszę cię, przedstaw mnie. Pan Wygodnicki nas... Nie potrzebujesz pan więcej mówić. Nazwisko pańskie jest dostateczną rekomendacją. O pani... Wielki to zaszczyt dla mnie. Było to marzeniem moim poznać autora broszury, która na mnie tak wielkie zrobiła wrażenie. Pani, to drobnostka. O, nie mów pan tego, bo w tej małej broszurce pomieściłeś pan tyle wielkich prawd, tyle głębokich myśli, że kobiety powinny się jej uczyć jak katechizmu. O. No po jakiemu dzisiaj ten obiad idzie, bo odchodziliście od stołu i... I staje jak wryty. A to co? No nie mylę się. Jadwiga. Co ona tu robi? A, moja pani, więc to tak używasz wolności. Feliksie, proszę cię na chwilę. Co takiego? Czy to ta wdowa, z którą jechałeś koleją? Tak, prawda? Że śliczna, co? Możesz sobie wyobrazić, co to za rozkoszna była jazda sam na sam z taką kobietką. Całowałeś ją może? To się rozumie. I ona pozwoliła się całować? W usta? To dotąd jeszcze nie, ale i do tego przyjdzie. Feliksie, proszę cię, przedstaw mnie tej pani. A, już i ciebie wzięła, co? Ta kobieta ma coś takiego w sobie. No nie gadaj dużo, tylko chodź. Pan Piorunowicz. Bardzo mi przyjemnie. Zawzięty nieprzyjaciel małżeństwa. Winszuję panu. I kobiet. O, to uciekam, żeby panu nie robić przykrości. I proszę panu, panowie ze mną. O, pani. Co? Żadnego wrażenia. A to bezczelne. Jakby mnie pierwszy raz w życiu widział. Nie, to tylko kobieta może się zdobyć na coś podobnego. Mówiłeś z nią, co prawda, jaka miła, jaka ładna. Idź do diabła, no powariowali. Co się jemu stało? Nigdy go jeszcze takim złym nie widziałem. Tak, nazwała mnie niebezpiecznym. No, to darmo. Kobiety mają swoje gusta. Tymczasem Marynia... Mamcia właśnie skończyła już mówić o interesach, zabiera pana prezesa i idzie przez salę, przymilnie wujcia trzymając pod rękę. No, teraz ja wujcia zabieram dla siebie. Miał wujcio przyjechać do nas przeszłego roku i nie przyjechał, ślicznie, pięknie. Nie mogłem, jak cię kocham, nie mogłem. Za to teraz za karę musisz wujcio z nami pojechać do Krynicy. A, byś też... Że ja mam tak czas jak ty. A cóż wujciowi przeszkadza? Zajęcia, obowiązki, no, moja droga. Mój drogi wujciu, niech wujcio jedzie. Będziemy razem urządzać wycieczki, bawić się, rozmawiać. No.
pojedzie, wujcio. Ja bardzo proszę. A no, zobaczę, może. Pamiętaj, wujciu, bo ja mam w tym mój interes, pewien plan. Jeżeli mi się uda, to będę bardzo, bardzo szczęśliwa. Cóż to takiego? A, to sekret. Nie dowie się, wujcio, aż w Krynicy. Rozciekawiłaś mnie, ty. Balamutko. Choćby dla tego samego gotów jestem przyjechać. Pani Miłska. Pan Władysław. Witam panie. Jest, już się zjawił. Że też nawet tu nie ma spokoju od tego człowieka. Niech wujcio teraz nie odchodzi. Dlaczego? Maryniu, pan Władysław klania się. Nie widzisz? Owszem, widziałam i klanialam się już. Chodźmy, wujciu, bo my tu z wujciem mamy ważny interes. Nie nudź, żeż wujcia. O, przepraszam, wujcio się ze mną wcale nie nudzi, prawda? Co? No powiedz, że wujciu, że nie. A, nie, wcale się nie nudzę. A cóż tam jest dalej? Nasz klub. To musi być bardzo ciekawe. Chodźmy tam, wujaszku. Ale kiedy to może nie wypada tak? Co? Odłączać się od towarzystwa. Dlaczego nie wypada? A cóż to wujciowi szkodzi? Mnie nic, ale co sobie inni pomyślą? Mnie z wujaszkiem bardzo dobrze, więc chodźmy. Nie, na honor. Dziwna dziewczyna. Wychodzą na lewo do sali klubowej. Władysław bezradnie patrzy za nimi. Żeby chociaż raz spojrzała. Ta dziewczyna nie ma dla mnie za grosz serca. Panie Władysławie, co pan masz taką desperacką minę? A, bo rzeczywiście... Mówię panu, że nic straconego. Czy może panna Maria zwierzyła się pani? Nie, ale ja widzę, że nie jest tak źle. I mam nadzieję, że was pożenię. Ach, pani... Tylko musisz mi pomóc w tym względzie. Powiedz pani, co mam zrobić. Przyjedź pan za nami do Krynicy. Tam we dwoje rozpoczniemy atak do jej serduszka i musimy je zdobyć. Ach, pani. Cicho, nadchodzi. Zostaw mnie pan samą, chcę z nią pomówić. Maryniu! Maryniu! Maryniu, czy to ten sam Władzia, z którym się dzieckiem będąc bawiłaś w Topolówce? Tak, ten sam. A wiesz, wcale przystojny chłopiec. On przystojny. Nie zazdroszczę ci gustu. Tak tylko mówisz. A gdybym ci go chciała na serio zabrać? Ale weź go sobie, skoro ci się tak podoba. Jak to? I nie byłabyś zazdrosną? Ja miałabym być zazdrosną, też o kogo? Przepraszam, wujcio czeka. Czy tak dobrze udaje, czy też rzeczywiście nie dba o niego? Muszę dojść tego. O czym? Czy o kim? A, to pan. Czy wolno wiedzieć... O czym pani tak myślałaś? A o czym, żeby jak nie o tych miłych chwilach, które przepędziłam w pańskim towarzystwie? Czy pozwolisz pani przedłużyć te urocze chwile i odwiedzić się w Krynicy? Nie mogę przecież nikomu zabronić. Więc pozwalasz pani? Ale pod warunkiem. Jakim? Rozkazuj pani. Że przywieziesz pan ze sobą tego, jakże on się nazywa, no ten nieprzyjaciel kobiet. Piorunowicz? A pani na co potrzebny ten dzikus? I jego żona jest moją przyjaciółką. Kocham ją jak siebie samą. I chciałabyś pani może ich pogodzić? Z pańską pomocą. A jeżeli to zrobię, cóż dostanę w nagrodę? Czeka pana niespodzianka, o jakiej nie marzyłeś nawet. Skoro tak, to gotów jestem dostawić go pani żywego czy umarłego. Pamiętaj pan, odtąd jesteśmy sprzymierzeńcami. Teraz już nie będziemy mogli z czystym sumieniem powiedzieć, że między nami nic nie było. Jak to? No, bo między nami jest pan Piorunowicz. Tak, więc układ zawarty. Odejdź pan, patrzu na nas, szanujmy pozory. I Motyliński odfrunął radośnie. Jadwiga zdążyła się ledwie odwrócić, a zza kolumny wyplynął kawaler Wygodnicki. Więc to nieodwołalnie jutro opuszcza pani nasze miasto? Niestety. Jakaż to nieodżałowana szkoda. Ja miałem z panią tyle do pomówienia. Krynica przecież nie tak daleko. Gdybyś pan zechciał przyjechać, na przykład z odczytem o małżeństwie, na jaki cel dobroczynny? A wie pani,
że to niezła myśl. Tylko proszę nie zwlekać, bo my będziemy pana oczekiwać z wielką niecierpliwością. No, moje panie, idźmy. Mariniu, zbieraj się. Jadwiniu, idziesz z nami? I to się rozumie. A pan nie wybiera się do Krynicy? Ja tego... Jak się nazywa? Jeżeli pani pozwoli... Proszę, bardzo proszę. A więc do widzenia. Liczę na pana. Do widzenia. Do widzenia. Pamiętaj, wujcio, że czekamy. Padam do róg. Żegnam pana. Do widzenia. I panie wyszły na planty. A co? Śliczna, prześliczna. Fenomenalna. Zachwycająca. Kto, Marynia? Ależ nie, w dupka. Co za dowcip, jaka inteligencja, a spazji. Partego parku w kierunku werandy, kształtem szwajcarskim budowanej, spacerkiem podąża szarmancki pan prezes. Tuż przy nim drepce Marynia. W parku i na werandzie stoliki dla gości, bo dziś w kurhausie bal. Bal w wielkiej sali tuż za tarasem. Na niebie zza świerków ukazał się księżyc. Wójcio z Marynią siadają na ławce. Ja nie wiem, co bym tu bez wójcia robiła. Jedynie wójcio mi dotrzymuje towarzystwa. A bez ryby rak ryba. Ale przyznaj się, że zamiast starego wójcia wolałabyś z pewnością jakiegoś młodego chłopca. Na przykład Władysława. Skądże wójciowi Władysław przyszedł na myśl? Tak sobie, dałem go na przykład. O, nie wierzę. Pewnie mama coś mówiła wójciowi, co? Prawda? No, powiedz wójcio. Ale co znowu? Spojrzyj mi wujaszek w oczy. Tak mnie wujaszek kocha. Widzi wujaszek, że zgadłam. Ja się zaraz domyśliłam, że to mamy sprawka, bo mama uwzięła się koniecznie wydać mnie za tego... nieznośnego Władka. Jest podobno majętny, przy tym młody, przystojny. O, on przystojny. Wójcio 100 razy przystojniejszy od niego. No, 100 to nie. No, to znowu nie. Ale ja go nie chcę, nie cierpię, nienawidzę. A skoro tak, to darmo. Nie można przecież zadawać sercu gwałtu. Spełniłem, o co mnie proszono, a reszta już do mnie nie należy. Otóż tak, to lubię. Niechże wujaszka uściskam za to. Kochany Mariniu, no co robisz? Gdyby kto zobaczył. To i cóż z tego? Ja to powtórzę przed całym światem, że wujaszka kocham. I jeżeli mi się uda doprowadzić do skutku to, co sobie ulożyłam, to będę wujaszka kochać jeszcze 100 razy więcej. A cóżeś ty sobie takiego ulożyła? Nie domyśla się, wujaszek? Dalej Bóg, że nie. Chciałabym, żeby mi wolno było nie nazywać wójcia wójciem, tylko... Tylko? Jak? Domyśli się, wujaszek? Tylko... Przed mamą ani słowa, żeby się nie domyśliła, że to ode mnie wyszło. No pa, wujasz. Pa. Co ona chciała przez to powiedzieć? No, idę przebrać się na dzisiejszy wieczór. I Sobieniewski skręcił aleją na lewo. Tymczasem z głębi tarasu schodzili 3 panie. Mirska, Jadwiga i Dziudzilińska, szalem kaszmirskim ukryta. Ale o co się tam dusić w sali? O, tak, tu jest powietrze. Tutaj, proszę. Albo lepiej może pod tym drzewem. Ależ gorąco. Otóż przybywam prosto ze Szczawnicy, gdzie miałam 2 odczyty o rodzinie i małżeństwie. A, bo trzeba panią wiedzieć, że to teraz moja specjalność, propagowanie związków małżeńskich. Jest to rodzaj apostolstwa. Chodzę między bezbożną, pogańską płcią męską, która coraz więcej odwraca się od świętej wiary małżeńskiej i nawraca. Gdzie się da i kogo się da? Bo ja, moje pani, uważam małżeństwo jako ostatni wyraz szczęścia ludzkiego na tym świecie. Kobieta, słaba i wiotka roślina, potrzebuje zawsze opieki. A nie ma dla niej lepszego punktu oparcia jak dobry mąż? Mąż jest głową domu, ale kobieta powinna być szyją, co tę głowę obraca.
Pani zapewne zamężna. Nie, pani, wdowa. Od dawna, jeśli można zapytać. Blisko od 2 lat. Co? Od 2 lat jeszcze wdowa? Ależ to jest herezja. Czekaj, pani, ja panią wyswatam. Mam już nawet dla pani upatrzonego konkurenta. Już tak prędko. Nie ma się pani czego śmiać. Dalibóg wcale dobra partia. Człowiek młody, przystojny, delikatny i do tego skromny jak panienka. Ręczarz on się pani podoba, a przy tym z pozycją jest profesorem uniwersytetu. Czego pani chce więcej? Dla wdowy bez majątku to wcale nie zła partia. A skądżeż pani wie, że ona nie ma majątku? Moja pani, a czy by to ci zbrodniarze mężczyźnie dali jej tak długo nosić wdowieńskie szaty, gdyby u niej czuli pieniądze? To jeszcze jedno, co ich dzisiaj pcha do małżeństwa. Cóż to za znakomity dar obserwacyjny. Prawa, prawa, kochana pani. A, pan wygodnicy. Co za miła niespodzianka. Jestem słowny, jak pani widzi. Dziękuję panu. Zrobiłeś nam pan wielką przyjemność. Pani pozwoli przedstawić sobie pan Wygodnicki, literat. Pelagia Dziudziulińska, sługa uniżona. Pan dobrodziej zapewne na kuracji. O nie, pani, ja tu przyjechałem, że się tak wyrażę, z odczytem. Z odczytem o małżeństwie. Brawo! Będziemy więc wspólnie walczyć w obronie naszej sprawy. Czego się pani śmieje? A bo właśnie pan Wygodnicki jest zawziętym nieprzyjacielem małżeństwa. Co? Tak. Autorem broszury, którą pani musiałaś zapewne czytać, pod tytułem Dlaczego się nie żenimy? Jak to? To pan? Tak, to ja. I do tego założyciel klubu kawalerów. A to śliczna instytucja. No to po prostu nie chce się wam żenić, bo jesteście za wygodni. Nie, Terefere, mój panie. Ja to wszystko wypowiem od A do Z w odczycie, które będę miała w przyszłą niedzielę na dochód filantropijny. A ja w drugą niedzielę będę miał drugi odczyt. A ja w trzecią niedzielę będę miała trzeci odczyt, w którym dowiodę, że właśnie pański odczyt był najwymowniejszym dowodem potrzeby małżeństwa. A to w jaki sposób? Bo gdyby pański ojciec i pańska matka mieli te same pojęcia o małżeństwie, to by nie było ani pana, ani pańskiego odczytu. Brawo! Brawo, doskonale! To się pani udało. Cóż, czy nie tak? Masz pani zupełną rację. No, przejdźmy na salę, bo goście się już schodzą. Chodź pani. Jednak bądź co bądź, będziesz pan miał w pani Dziudzilińskiej zaciętą przeciwniczkę. O, zaciętą być może, ale zaręczam pani, że nieszkodliwą. Jestem spokojny o wszystkich kawalerów. Inna rzecz, gdyby tak pani na przykład przyszła ochota podjęcia podobnej misji, wtedy doprawdy byłbym w obawie nawet o siebie. Czyż w istocie? No masz pani najlepszy dowód. Ja, człowiek stateczny, który dotąd z obojętnością patrzałem na wszystkie kobiety okiem zimnego obserwatora, dla pani wykradam się w sekrecie jak student z naszego klubu i przybywam tutaj, aby móc rozmawiać z panią, pojcie jej widokiem. Ej, balamut z pana i pochlebca. Ale daję pani najświętsze słowo, że mówię prawdę. No od pierwszej chwili poznania pani zostaje faktycznie pod wpływem jakiegoś nieopisanego uroku. Panie Wygodnicki, na Boga, przestań pan. Dlaczego? Czy to panią obraża? O, bynajmniej, ale pan masz taki dar przekonywania, że niebezpiecznie słuchać pana. Gotowa bym uwierzyć temu, co pan mówisz, a wtedy co by było? Ach, wtedy byłbym najszczęśliwszym z ludzi. A ja najnieszczęśliwszą. Dlaczego? Bo z zasady, jak pan wiesz, jestem przeciwna małżeństwu, a za uczciwa jestem, abym pokochać mogła kogoś, kto nie jest moim mężem. A, pan Władysław, nareszcie. Nie mogłem wcześniej. O, cóż jestem. O, co widzę, i Wygodnicki tutaj. No, no cóż w tym tak dziwnego? No, miałeś przecież jechać do umierającej ciotki. A ty do Lwowa za interesami banku. No tak, ale te panie życzyły sobie, prosili mnie, żebym im towarzyszył. No nie mogłem odmówić. A ja ciotkę, której się niespodziewanie polepszyło, odwiozłem do kąpiel i po drodze wracając wstąpiłem tutaj, bo lubię naturę i świeże powietrze. Ach, jak wuj
Wójcio ślicznie wygląda. Wójcio powinien zawsze we fraku chodzić, bo wójciowi bardzo do twarzy w balowym stroju. Ty, mała pochlebnico. Panowie, bal się zaczyna. Ja z wójciem, dobrze? Służę ci. Panowie, proszę. Widziałaś, pani? Ani spojrzała na mnie. Nie rób sobie pan nic z tego. Kobiety nie potrzebują patrzeć, aby widzieć. Jestem przekonana, że pana obejrzała od stóp aż do głowy. Żartuje pani chyba. Zobaczysz pan, chodźmy do walca. Pan Motyliński. Powiedziałem, jestem... Sam? On także jest ze mną, ale nie chciał tu iść. Przyjdź pan na salę, mam z panem dużo do pomówienia. Wygodnicki! To, czy może i ciebie tu jaka kobieta przyciągnęła, co? Ja, bo nie zapieram się, że przyjechałem tu tylko dla niej. Głupi zarozumialec. Gdyby wiedział, kto jest tym wybranym. A pomiędzy drzewami w kierunku werandy skrada się ostrożnie Piórnowicz. Tu nie ma nikogo. Pewnie tam muszą być na sali. Aha, jest niegodziwa. No jak ona wyladniała przez ten miesiąc. No nic dziwnego, że oni za nią szaleją. Żeby chociaż była zbrzydła, dostała piegów albo brodawkę na nosie, ale nic. No. Aha, i on przy niej coś jej szepce do ucha. Śmieje się. Śmieją się nędznicy, gdy ja tu wściekam się z gniewu i zazdrości. Mnie to można naprawdę zwariować. Aha, ktoś idzie. Kto tu? Piórnowicz? No Piórnowicz, więc coś wielkiego. Cóżeś ty taki zły? No bo nie rozumiem też, co w tym nadzwyczajnego, żeś mnie zobaczył. Skoro ty tu być możesz, więc... Ej, ja co innego, ja tu umyślnie przyjechałem dla niej. Dla kogo? No, dla niej, dla tej ślicznej wdówki, co to była w Krakowie. No i ten także. Nie, no ta kobieta chyba ma jakieś czary, że im tak wszystkim w głowie poprzewracała. O, to prawda. Ja dalibu kodowego czasu o niczym innym myśleć nie mogę, tylko o niej. Nędzna kokietka. Takiego idiotę bałamucić. Co mówisz? Nie, nic nie mówię. Mów dalej. Ona ani przypuszcza, że tu jestem. A ja tymczasem zjawię się przed nią nagle na sali i powiem... Pani, powiem, czy mogę panią prosić do kadryla? Biorę ją pod rękę i... Mój kochany, przypomnij no mi, jak to idzie. Naprzód ja z moją damą en avant, prawda? Potem damę zostawiam. Dotąd pamiętam, ale co potem... No to idź do diabła, daj mi święty spokój. To nic. Spytam się kogo innego. Przepraszam cię, ale ty już tańczyłeś z panią, to pozwól mi teraz porozmawiać trochę. Służę pani. Pan? Nieśmiałowski, patrzcie państwo. A ty co tu robisz? Ano, przyjechałem. Klub panów. Komplecie. I jeden tancerz więcej. Chodź, przedstawię cię damom. Ale, bo widzisz, ja chciałem tego... Nic się nie bój, chodź, będziesz pożądany. Chodź. Cóż panu tak nagle popsuło humor? A bo mnie irytują te nieznośne natręty, którzy się tu pozjeżdżali nie wiedzieć po co. Był, żebyś pan zazdrosny o takich? Panie... Jestem zazdrosny o każdego, który pozbawia mnie przyjemności rozmawiania z panią. Kradnie mi te drogie chwile. Nie obawiaj się pan, nagadamy się jeszcze do woli. O pani, ile wdzięczności. Widziała pani coś podobnego? Gdzie ja podziałam mój wachlarz? A może został w sali? Pani pozwoli, pójdę poszukać. Proszę pana. Może ja prędzej znajdę? Zostań pan. Wachlarz mam tu. Pozbyłam się go, bo chcę z panem pomówić o Maryni. Ach, nie mówmy już o niej. To się na nic nie przyda. Widzę, że nie zdołam niczym jej pozyskać i dlatego odjeżdżam jutro rano. Ależ to z pana gorączka. Więc powiedz pani, co mam robić. Zakochać się we mnie.
pani... No, nie bój się pan, to nie będzie naprawdę i ja nie będę zbyt wymagająca. Idzie tylko o to, żebyś pan okazywał mi tę miłość przy ludziach, a szczególnie przy Maryni. Ależ ona wtedy znienawidzi mnie na dobre. Albo też zdradzi się ze swoją miłością. A, teraz rozumiem. No, nareszcie, układ zawarty. Od tej chwili kochasz się pan we mnie szalenie, namiętnie. Towarzyszysz mi wszędzie i nadskakujesz mi. Musisz pan chodzić za mną jak cień, pochłaniać mnie czułym spojrzeniem i od czasu do czasu uścisnąć mnie czule za rękę. Czy pan masz już wszystkie tańce zajęte? Ani jednego. A więc angażuję pana do pierwszego kadryla, do pierwszego mazura, do drugiego kadryla, do kotyliona. No... Cóżeś pan zrobił taką minę? Za wiele panu? I sądzi pani, że tym pozyskam miłość panny Marii? Tak mi się zdaje, albo nic za nic nie znam się na miłości. Cicho, idzie tu. No, zaczynaj pan teraz udawać zakochanego. Masz pan moją rękę, uściśnij mnie pan czulej, mocniej. Oj, widzę, że będę miała teraz dużo kłopotu, zanim nauczę pana kochać się we mnie. A teraz pocałuj mnie pan w rękę długo, przeciągle. Idź pan, nie oglądając się, nie patrząc się na nią wcale. No, jak na początek, to jako tako. A co, widzisz? Co takiego? Miał niby wstąpić do jakiegoś klubu kawalerskiego, a tymczasem, patrz, kilku dni nie wytrzymał i przyjechał tu za mną. Za tobą? Zbyt jesteś pewna, moja droga. A za kimżeby? Przecież tu nie ma nikogo więcej ze znajomych. Zapominasz, że i ja tu jestem. Ty? Więc przypuszczasz, że on tu za tobą przyjechał? Nie potrzebuję przypuszczać, bo mi to sam przed chwilą mówił. Zaangażował mnie do wszystkich tańców. A jednak ze mną chciał koniecznie tańczyć kadryla albo mazura. O, ja go o to prosiłam, widząc, jak mało dziś tańczysz. Zbytek troskliwości, moja droga. Obejdę się bez twojej protekcji. Cóż to? Gniewasz się? Ja? Byłaś być zazdrosną? Nie zapominaj, żeś mi go dobrowolnie odstąpiła. Mogłam więc bez skrupułów. Ależ kochaj go sobie. Kochaj, ile ci się żywnie podoba. Ja ci wcale przeszkadzać nie myślę. Nie omyliłam się. Kocha go. Czy mogę panią prosić do kadryla? Przepraszam, ja pierwszy. Służę pani. Już tańczę z panem Władysławem. A mazura? Także tańczę z panem Władysławem. To ja do drugiego kadryla. Już mnie prosił pan Władysław. To może do kotyliona. Nie mogę już tańczyć. Może także z panem Władysławem. Zgadłeś pan? Oto i mój danser. Służę pani. Słyszałeś? No słyszałeś? Wszystkie tańce z nim jednym. Rzeczywiście. Więc ja po to tutaj przyjechałem? Tak, to wcale nie zabawne. Chyba, że to tylko sztuczki kobiece. Zrobiła to umyślnie, aby w nas obudzić zazdrość. A wiesz, co to możebne? Pójdę przekonać się. Nie mogę z nią tańczyć kadryla. To zatańczę polkę. Idę. Tu będę stał na straży mojego honoru i obserwował niewierną. To miejsce stworzone na schadzkę. Wysłucham wszystko, a potem zjawię się przed nim jak duch banka i biada im. O, idą tu. Ukryjmy się. Nie, ten sobie niski nie skończy chyba dzisiaj tego kadryla. Zamęczy na śmierć i muzykę i tańczących. Ja już nie mogę. No. Cóż, Marynie? Uważałem, że już kilka razy spojrzała w tę stronę, w której siedziałem. Raz nawet spojrzenia nasze się spotkały i zarumieniła się mocno. Więc moja recepta dobra, co? Ach, pani, nie uwierzysz, jaki jestem szczęśliwy. Aha, jest Piorunowicz. Skrada się tutaj. Damy wybierają! Teraz damy wybierają. No, idź pan, idź. Może pana wybierze. Zwalniam pana na chwilę od obowiązków miłosnych. Ach, jaka pani dobra. Anioł prawdziwy. Mów pan głośniej i całuj pan czulej. Pani będę zawdzięczał moje szczęście. O, najdroższy panie Władysławie. Władysławie, znowu inny. Nie no, ta kobieta zmienia kochanków jak rękawiczki. Do widzenia więc. Żegnam cię, mój najdroższy. Odchodzę. No, teraz bomba pęknie.
Ach, to pan? Tak, to ja. Poznałaś mnie pani nareszcie. Niestety. Pięknie się pani sprawujesz, a nie ma co mówić. Jak pani nie wstyd wdawać się z takimi młokosami? Pan wolałbyś, żebym się wdawała ze starszym? Moja pani, i bez tych żartów, ja nie pozwolę bezkarnie bezcześcić mojego nazwiska. Pańskiego nazwiska. Zobacz pan listę gości, nazywam się Ochotnicka. A to nic nie znaczy. Zawsze pani jesteś moją żoną i jako mąż mam prawo. Ja pańską żoną. A to co znaczy? Ten skrypt napisany własnoręcznie przez pana. Umiem go na pamięć. Stoi tam najwyraźniej. Ja niżej podpisany zostawiam pani Jadwidze Ochotnickiej, niegdyś żonie mojej, zupełną wolność i niezależność. Zrzekam się wszelkich praw mężowskich do jej osoby i nie chcę jej znać więcej, co własnoręcznym podpisem stwierdzam. Podpisano Jan Piorunowicz. Jadwiniu, odbij mi ten skrypt. O nie, mój panie, to moja broń przeciw panu. Jak to chciałabyś zrobić użytek z tej nierozsądnej bazgraniny, którą napisałem w chwili rozdrażnienia? Piękna mi chwila, miesiąc cały. No przyznaję się, że zrobiłem głupstwo. Tylko głupstwo? Proszę. No Jadwiniu, nazwij to jak chcesz, blędem, grzechem, zbrodnią nawet. Wstydzę się tego i żałuję. Bo teraz widzę to, co czuję. Czuję, że kocham i że tylko z tobą mogę być szczęśliwy. No, a te okropne wady, które mi pan zarzuciłeś? Nie, to głupstwa, drobnostki, o których nawet mówić nie warto. Będę innym, zobaczysz. Jak to? Więc zgodziłbyś się pan? Na wszystko, Jadwiniu, na wszystko. Będę sypiał przy elektrycznym świetle, będę jadał same sosy, będę... I nie będziesz pan robił awantu? O, nie, moja najdroższa. Skoro tak... Jadwiniu, najdroższy. Ola, mój panie, nie tak prędko. Pomartw się troszeczkę tak, jak ja się martwiłam. Zanim dam rozgrzeszenie, trzeba najpierw odbyć pokutę. Powiedz, rozkazuj, co mam robić. Czekać cierpliwie do jutra wieczora i udawać jak dotąd, że mnie pan nie znasz wcale. A potem? Potem? Jadwiniu... Zobaczymy. Jadwiniu, pozwól mi przynajmniej ucalować twoją śliczną rączkę. Ale tylko rękę. Ach, Jadwiniu, najdroższa. Caluję ją w rękę, a potem nagle obejmuję ją w pół i caluję w usta, w czoło, w oczy, w szyję. Co robisz? To gwałt. Jadwiniu. To przeciw umowie. Protestuję. Jadwiniu. Nie, jak mamy, kocham. Cicho, ktoś idzie. Odejdź pan, ależ odejdź. Przecież nie zechcę, żebym była skompromitowana w oczach ludzi przez własnego męża. No jak panie, więc pani na serio powiada, że ten pan Sobieniewski jeszcze się pani nie oświadczył? Ależ zaręczam pani, że ani myśli o tym. No, daj no pani pokój, nie mnie to mówić. Ja sobie dam szyję uciąć, jeżeli on tu bez powodu przyjechał za wami. Siedzi prawie ciągle u was. Chodzi z wami tylko. Ale więcej z Marnią niż ze mną. A nie znasz to pani przysłowia? Dziecko za rękę, matkę za serce? Gdyby tak było, to by się już dawno oświadczył. Może nie śmie, a może ma jaki inny powód. Czekaj pani, ja z nim pogadam. Ależ zmiłuj się pani, do czegoż by to było podobne? Nie, bój się pani, ja to zrobię oględnie, delikatnie, że ani się domyśli. Ja mam wprawę w tym względzie. Mnie to pójdzie jak chleb z masłem. Panowie, proszę panie! Assembla! Kawa trebla! A dnia następnego o zachodzie słońca, siedząc na ławce w ogrodzie kurhauzu, niezmordowanie pracowała dziarska Dziudziulińska. Jak to nie pora? Dlaczego nie pora? Więc sądzi pani, że pani Mirska zgodziłaby się? Ależ nie ma wątpliwości, ręczę panu. Bywasz panu tych pań nie od dzisiaj i matka i córka przepadają za panem. O. Powiem panu nawet pod sekretem, że tam czekają na to. Abym się oświadczył. Jak męża kocham. Dlatego radzę panu nie zwlekać długo, nie namyślać się, tylko kuć żelazo, póki gorące. Ja panu pomogę w tym względzie i przysposobię Mirską. Ach, państwo tutaj. Witam panią. Będziesz miała papę jak amen w pacierzu. Coś szeptają. No idę. Wójciu, czy to prawda, co pani Dziudziulińska mówiła? No a gdyby tak było, cóż byś ty na to? Ja bym się ogromnie cieszyła. Jak to? I nie miałabyś nic przeciwko temu? Ja? Przecież ja umyślam.
Właśnie na to ściągnęłam wujaszka do Krynicy. Więc to wszystko prawda. Ach, wujaszku, złoty, brylantowy. Jak to dobrze, że wujciowi nareszcie przyszła ta myśl do głowy. O, z wujcia będzie bardzo dobry mąż. A ty skąd wiesz o tym? No przecież żeśmy się tego w klasztorze uczyli. O męża? No, bo wujcio i modli się przykładnie i pości jak należy i dobre uczynki wykonywa, więc z wujcia będzie bardzo dobry mąż. Doprawdy czarująca dziewczyna. Maryniu! Zaraz idę! Tylko niech się wujcio nie namyśla długo, bo ja bym chciała jak najprędzej. Maryniu! Idę, już idę! Niech wujaszek idzie ubrać się we frak, w biały krawat, przychodzi zaraz do nas oświadczyć się po formie. No, do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Nie, no dalej w zeszłe trace. Uszą własnym nie wierzę. Młoda dziewczyna. Pouczuj z prawdziwy i matka zgadza się. Nie, to trzeba być chyba świętym, żeby się oprzeć takiej pokusie. Babak. O, Sobieniewski, jak się masz? Coś ty taki zamyślony? Walczę. Uważasz u mnie tu zaburzenie ogromne. Rewolucja. A to może doktora? Rewolucja duchowa. Serce podnosi bunt przeciw głowie i występuje do walki z moimi zasadami i przekonaniami. Cały gmach dotychczasowych myśli chwieje się i rozpada w płomieniach tego uczucia, które ogarnia mnie całego. Czy w ogóle można nazwać życiem takie życie, jakie my prowadzimy? I czy takie życie daje szczęście? Nic nie rozumiem. Przebawiasz jak ja. Po prostu zaczynam się namyślać nad ewentualnością małżeństwa. Uważasz? Ja... No wstydzę się tego jednak, myślę. Ale ja nie widzę czego się tu wstydzić. Nie ubliża to wcale człowiekowi zmienić zdanie, jeżeli je zmienia na lepsze. Ja przynajmniej nie robiłbym sobie w takim razie żadnego skrupułu. Dziękuję ci za te słowa. No. Wzmocniłeś nimi mego ducha. Ach, te kobiety. Co się stało? Wyobraźcie sobie, spotkałem się teraz koło źródła z panią Jadwigą i zacząłem jej robić wyrzuty z powodu wczorajszego nietaktownego zachowania się z tym panem Władysławem. I wiecie, co mi powiedziała? No. Że tylko mąż albo narzeczony miałby prawo robić jej podobne uwagi. No w rezultacie miała zupełną rację. A wiecie... Do czego to zmierza? No. Jak to? Nie namyślacie się? Nie. A toż to po prostu przymówka, żebym się oświadczył. Zarozumialec. No i cóż ty na to? Ja, skoro nie ma innego sposobu, to gotów jestem zrobić to głupstwo. Lecę do domu, biorę frak, biały krawat, oświadczam się i za godzinę będę już narzeczony. Do widzenia. Pal licho, klub. Małżeństwo to coś jak chrzan. Człowiek się nieraz spłacze nad nim, ale go się zawsze je z apetytem. O, do widzenia. Czekaj, idę z tobą. Arogant, pyszalek. Są inni, szczęśliwsi, wybrani, mój kochany. A, pan tutaj. O, czekam na panią z bijącym sercem. O, zaciekawiasz mnie pan. O cóż chodzi? Mam z panią wiele do pomówienia. Proszę, słucham. Wiesz pani, jak wielkim byłem nieprzyjacielem małżeństwa. Wiem. Otóż dowiedz się pani, że nim już nie jestem i że małżeństwo uważam teraz jako konieczność, jako obowiązek, jako najwyższe szczęście na ziemi. O, cóż pana tak zmieniło? Kobieta, którą czczę, wielbię i kocham. No, a ten klub kawalerów? O, statuta naszego klubu nie krępują nas zupełnie w tym względzie. A więc to był tylko taki sobie lekki zakon, z którego można wystąpić bez narażenia się na klątwy? Tam, gdzie idzie o szczęście całego życia, śmiesznością byłoby uważać na podobną przeszkodę. A ja małżeństwo z tą kobietą uważam za największe szczęście. A ja znam te kobiety? O, znasz pani. Jestem przekonany, że skoro przemówisz za mną, nie będzie się wahać ani chwili. W takim razie licz pan na mnie. Będę więc pańską orędowniczką. Przyjdź pan do nas wieczorem, pogadamy o tym obszerniej. A teraz do widzenia. O, pani. Fe, panie, bądźmy wyżsi nad podobne słabości. Do widzenia. W rękach pani mój los
i moje szczęście. Idź pan, idź. Oj, mężczyźni, mężczyźni. Potem się dziwią, skąd się biorą złe kobiety. Wy sami je psujecie. A, pan Władysław. Dobrze, że pana widzę. Powiem panu coś ciekawego. Czy może panna Maria? Masz tobie panu tylko panna Maria w głowie, ależ nacieszysz się pan jeszcze nią do woli. A tymczasem posłuchaj pan, co mnie spotkało. Wyobraź sobie, że Wygodnicki... Marynia idzie. Wracaj pan co prędzej do swojej roli. Podaj mi pan rękę, tak, a drugą uściśnij czule, czulej. Patrz mi pan w oczy i chodźmy w ogród. No powiedz pan, czy to nie zabawne, to można umrzeć ze śmiechu? Czy mama uważa, jak ta Jadwiga nieznośnie się śmieje? Nie, nie uważałam tego. Ależ okropnie, aż w uszach świdruje. Wesoła. No, ja jestem wesoła i lubię się pośmiać, ale żeby się tak bez ustanku chichotać, to przecież nieprzyzwoicie. I do tego chodzi z tym Władysławem po całej Krynicy, wszędzie ich pełno, ciągle jakieś szepty, śmiechy. A ciebie to gniewa? Mnie? A cóż mnie to obchodzić może? Niech sobie robią, co im się podoba. Tak, kto wie, czy Jadwiga nie miała słuszności. No, służę pani, chodźmy. Czy... Mama prędko wróci? Pomyśl tymczasem o herbacie, a ja załatwię parę sprawunków i zaraz wracam. Uf, znowu ta nieznośna ze swoim śmiechem. Maryniu! Maryniu! Czego chcesz? Cóż ty taka markotna? Zdaje ci się chyba. Wcale mi się nie zdaje. Widzę przecież, że nie jesteś taka jak dawniej. Uciekasz przede mną. Ja? Na przykład dziś rano, koło źródełka, gdyś mnie zobaczyła, skręciłaś nagle w bok i pobiegłaś do parku, jakby cię kto gonił. Nie chciałam ci przeszkadzać. Czym? Nie byłaś przecież sama. Był tylko Władysław. No więc? We troje bylibyśmy się jeszcze lepiej zabawili, bo ten mój Władek taki się teraz zrobił wesoły, rozmowny. Patrzcie państwo, już go swoim nazywa. Jeżeli taki zabawny, to towarzystwo jego powinno ci wystarczyć. Ach, żebyś ty wiedziała, co to za miły i luby chłopiec. Być może. Ale jeżeli wolno ci zwrócić uwagę... Proszę cię. To ci powiem, że to nie bardzo ładnie chodzić tak sam na sam. Wszystkich to razi. Razi, że chodzę z moim narzeczonym? Co? Co? On twoim narzeczonym? Władysław? Postanowiliśmy pobrać się jak najprędzej, a że tutaj Władzio mógłby mieć różne przeszkody, pojedynki, awantury z tymi panami, co za mną przyjechali i prześladują mnie swoją miłością, więc postanowiliśmy wyjechać stąd w sekrecie. To znaczy, że wykradasz go sobie tak? Pięknie, nie ma co mówić. Najdalej za pół godziny wyjeżdżamy. Tylko to sekret, moja droga, tobie jednej to mówię jako najlepszej przyjaciółce, bo wiem, że nas nie zdradzisz. Żmija. No, bądź zdrowa, moja droga. Idę zabrać najpotrzebniejsze rzeczy do podróży i dalej w drogę do szczęścia. Jeszcze raz bądź zdrowa. Ach, niegodziwi, podniż karadni. Niedawno jeszcze kochał się we mnie. Mówił, że bez mnie żyć nie może. A teraz? Nic mnie to nie obchodzi. Niech się kochają, niech się żenią. Ja go nie cierpię, nienawidzę. Jeżeli myśli, że będę płakać za nim, to się grubo myli. Otóż nie będę. Nie będę. Pójdę sobie do klasztoru albo umrę. A płakać nie będę. O, ja nieszczęśliwa. Czy ja tu nie zostawiłam, gdzie moje parasolki? Maryniu, nie widziałaś ty przypadkiem? Nie widziałam. Ale jestem roztargniona. Szukam wszędzie, a trzymam ją w ręce. Doprawdy głowę tracę ze zbytku szczęścia. No bądź zdrowa, jeszcze raz daj buzi. Cóż to? Płakałaś?
Maryniu, co ci jest? Ależ nic mi jest. Głowa mnie boli. Głowa, biedaczka. Przyłóż sobie kompres zimnej wody. Bądź zdrowa. Po ślubie napiszemy do ciebie. Nawet nie zadał sobie tyle trudu, żeby pożegnać się ze mną. Psa się tak nie porzuca. O, ja nieszczęśliwa. Siódma godzina. Termin naznaczony pokutu już minął. A, panna Maria. Dobry wieczór. Przepraszam panią. Czy pani Jadwiga jest u siebie? Nie ma jej. Nie wróciła jeszcze? Nie wróci wcale. Jak to? Dlaczego? Bo wyjechała. Co pani mówi? Pani Jadwiga wyjechała? Gdzie? Kiedy? W tej chwili właśnie poszła, bo czeka na nią narzeczony. Oboje jadą. Jaki narzeczony? Co za narzeczony? No... Władysław. To Władysław Topolnicki? I pani sądzi, że on jest jej narzeczonym? Sama mi się przecież przyznała przed chwilą, że się kochają, że uciekają, aby uniknąć nieprzyjemnych zajść, ominąć przeszkody. Niegodziwa, więc to dlatego udawała, że mi przebacza. No, ale jeszcze nic straconego. Zatrzymam wiarolomną, a jego wyzwę zabiję. No i biada, i biada. Więc nawet i tego mruka zbalamuciła. Cóż to za straszna kobieta? Władysławie, Władysławie. Czy mnie wołałaś, Maryniu? Nie, nie pojechała. Władysławie. Maryniu, najdroższa. Ty tutaj? A gdzież miałem być? Nie pojechałeś? Ani myślę, chyba razem z tobą. No, a tamta Jadwiga... Jest tu także. Jadwiniu, co to wszystko znaczy? To znaczy, że trzeba było aż użyć podstępu, aby wydobyć z twojego serduszka tajemnicę, że kochasz Władysława. Maryniu, czy to prawda? Wiesz, Jadwiniu, ja nigdy nie przypuszczałam, że tak kocham, to nic dobrego. Mateczko, chodź i pobłogosław. Dzieci moje, Jadwiniu. A cóż, nie powiedziałam? Dziękuję ci. Już idzie. Kto taki? No, Sobieniewski. Idzie tu Angela. Frak, jasne rękawiczki, więc oświadczyny po formie. Boże. W takiej chwili jestem taka wzruszona. Moi państwo, moi panci, idźcie sobie troszeczkę gdzie pospacerować. Wieczór taki ładny. My tu z matką mamy o czymś pogadać. No, chodźmy, chodźmy. Jadwiniu, panie Władysławie. Bądź pani rozsądna. Taka partia nie co dzień się trafia. No, no, westchnij pani do świętego Józefa oblubieńca i dalej śmiało. Idzie już. Ja się usuwam. No, miłoj. Tej Syna i Ducha Świętego. No, a teraz po tamtego biedaka. Witam panią. Dobry wieczór. Proszę, niech pan siada. Korzystam z chwili, w której pani jest sama, jak widzę, i ośmielę się prosić o chwilkę rozmowy. Słucham pana. Pani, domyślasz się pani zapewne, jakie intencje mnie tu sprowadzają? Wspominała mi pani Dziudziulińska. No, i cóż pani na to? Znając pana od tylu lat, jego życzliwość dla nas, nie wątpię, że... Szczery afekt skłonił pana do tego kroku. Gorąca, prawdziwa miłość. Mimo to przyznaję się panu, wahałam się, namyślałam, ale skoro Marynia życzy sobie tego... Nie zezwalasz pani na to małżeństwo. No cóż mam robić? Dzieje się wola nieba. Pani najdroższa. No nareszcie, mateczko kochana, wujaszku drogi.
Nie uwierzycie, jak jestem szczęśliwa. W jednym dniu tyle radości. Tak. Bo trzeba wujaszkowi wiedzieć, że i mnie się oświadczył przed chwilą pan Władysław. Jak to? Co to ma znaczyć? Panie Władysławie, chodź pan, przedstawię cię wujaszkowi. Oto mój narzeczony od 10 minut. Teraz będziemy oboje nazywać wujaszka tatką. Naszym najdroższym tatką. No, uściśnijże nas, tatunciu drogi, no. A to się złapał. Stało się. Znajduję pana nareszcie. Musisz mi pan zdać rachunek. Co? Pan chciałby się bić z moim narzeczonym? Zabić go? Nigdy, przenigdy. Pani narzeczony? On? Wszak sama pani mówiłaś przed chwilą. Ale to była pomyłka. Jadwinia wykradła go, ale dla mnie... A! Rozumiem. Jadwiniu, przebacz mi. Ej, to już drugi raz przeskrobałeś pan. Doprawdy powinnam się na dobre pogniewać. To już ostatni raz. Moje uszanowanie... A, jak widzę, zastaję tutaj wszystkich państwa w komplecie. Tam lepiej? Nie potrzebuję się taić z tym, po co tu przyszedłem. I wobec wszystkich państwa mam honor oświadczyć się o rękę pani Jadwigi. Za pozwoleniem. My tu mamy pierwszeństwo. Pani Jadwigo, pan Nieśmielowski ośmiela się przez moje usta wyrazić ci swoją miłość i prosić o twoją rękę. Niestety. Spóźniliście się, panowie. Jest już kto inny, który ma większe prawa do mojej ręki. Wyobrażam sobie ich zdziwienie, gdy się dowiedzą. Nie jestem już wolna. Mam męża. Co? Oto jest. Piorunowicz. Jak to? Ty? Taki zawzięty nieprzyjaciel małżeństwa? Tak to ja. No, a my? Bądźcie spokojni. Zajmę się wami, a kluby kawalerskie w puch rozbiję.